widzicie ten czerwony bloczek u góry? Dzisiaj będziemy musieli zrobić cokolwiek tylko będzie trzeba, żeby do niego dotrzeć i nie przeżyć. Tak, musimy nie przeżyć, bo to właśnie jest nasz cel. I pierwsza opcja jest taka, żeby wejść jakoś tam do góry, tylko że póki co to nie mamy takiej opcji. I właśnie myślałem, żeby po prostu przesunąć ten bloczek. I to jest właśnie chyba nasza pierwsza droga do śmierci. No właśnie w taki sposób. Dlatego jeśli chcecie pomóc, to koniecznie w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo ważne. Czemu teraz mamy tutaj żółty bloczek? Możemy z nim porozmawiać? On mi zadaje obrażenia. Dobra, czyli tym razem nie ma czerwonego. Jest żółty, może będzie jeszcze więcej kolorów. A teraz jest tylko on i z nim możemy zawsze porozmawiać. Ale już widzę, że mamy tutaj takie okienko i jeśli go sobie przesuniemy, to będziemy mogli po prostu stąd wyskoczyć. Na razie idzie nam naprawdę całkiem nieźle. Znajdź to. Okej, czyli tym razem musimy znaleźć sobie czerwony bloczek. Co to za jajko? Dobra, tego sobie niestety nie podniesiemy. Tu jest bardzo dużo czerwonych daszków. Jest, zobaczcie, taki malutki tutaj on nas zniszczy. Szósty poziom. Co my... O, ej, to jest chyba jakiś troll obi. Dobra, ale ja chcę tam przejść, bo jestem ciekawy, o co tu chodzi. Darmowy administrator. Ej, wiecie co? To jest chyba... troll face. To jest chyba w ogóle niemożliwe tam dojść. No niestety się nie da. Próbowałem. Jeśli wydacie radę, to możecie mi napisać w komentarzu. Ej, to jest też kolejny troll, czyli po prostu musimy sobie to dotknąć. Przez chwilę zapomniałem, że naszym celem jest właśnie umrzeć w jakikolwiek sposób. Okej. Przypadkiem go przesunąłem. Mamy tutaj teraz jakąś dziurę, którą będzie naprawdę bardzo trudno wpaść z tego, co widzę. Może z shift lockiem będzie trochę prościej. Ej, tu się nie da w ogóle wpaść. Jest, dobra, dałem radę z shift lockiem, jednak się dało. Może jeszcze później przyda nam się do jakichś innych poziomów, a tymczasem musimy wejść sobie na samą górę, bo widzę już ten bloczek. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego troll spadnięcia na dół. Co jest? Ej, mamy teraz lustro. No dobra, czyli skoro tutaj jest drabinka, to tutaj też powinna być i mamy teraz przejście. Ono nie jest idealnie przy ścianie. Dobra, dajmy radę. Tutaj. Tutaj. Skaczymy do końca. Idzie nam naprawdę dobrze póki co. I teraz jak sobie wyjdziemy do góry. Nie, ja będę musiał cały czas skakać teraz do niego. Cały czas muszę tam skakiwać. Może teraz? Nie, jak ja mam malutko HP. Zobaczcie, to dobra, ostatni skok. Znowu ty. Okej, czyli będziemy musieli go pewnie przesunąć. Kolejne jajko znalazłem. Ej, w ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi jajkami. Zbierać ani niszczyć ich nie możemy, ale jest nam potrzebna ta główka, żeby podejść chyba do tej drabiny, tak mi się wydaje. I czy ja dam radę? Tak, dam radę tutaj wskoczyć. Tam niestety nie, czyli musimy sobie to przejść po prostu naokoło. O, trudny skok, dobra, udało mi się i jesteśmy właśnie na kolejnym poziomie. Ogólnie to nie wiem, jak dużo tych poziomów jest, ale mam zamiar dojść sobie chociaż do 60. Nie wiem czemu, ale mogę tutaj być tylko i wyłącznie z pierwszej osoby. Dam radę do góry wskoczyć? Nie dam rady. Czyli tak, tutaj musi być jakiś mini labirynt. Tu żadnego przejścia nie widzę. Może tu jest jakieś spadnięcie? Nie ma. Ej, gdzie ja teraz jestem? Tu jest chyba przejście, tak? Jest, dokładnie do ciebie. Poziom numer 13, wybuch. No, czyli co? Podejdziemy do bombki, postawimy ją i sobie po prostu z nią wybuchniemy. Właśnie w taki sposób wybuchaj. O, ale nas wyrzuciło po całym pokoju. I znowu mamy okno, tylko tym razem z mniejszym przejściem. Nie, dobra, to było proste, powolutku. Wydaje mi się, że te poziomy są naprawdę zbyt proste. Czemu oni są wszędzie tutaj na ziemi? To działa? Nie, to niestety nie działa, czyli może jest na drzewie. A, czyli jeden z nich pewnie będzie dobry. Kolejne jajko znalazłem. O co chodzi z tymi jajkami? Dobra, musimy znaleźć sobie tutaj złego właśnie. To był ten. Żeby dotrzeć dziura 2. Okej, możemy albo spaść, albo go dotknąć. Ja chyba wolę dotknąć go. Ojej, kurde, te levele są proste. Tylko zgubiłem gdzieś naszego czerwonego ludzika. Ej, nie wiem, gdzie on może teraz być. Dobra, coś trudniejsze. Jest tutaj, tutaj, taki bardzo malutki znowu. Ej, co się ze mną stało? Zamieniłem się w nubka. Serio, jestem nubkiem. Widzę, już do końca życia będę nubkiem. Ja się teraz boję, co się może ze mną stać. Więc muszę jak najszybciej zginąć, żeby dotrzeć do... No, będziemy musieli tam skakiwać. A mogę jakoś wejść na przykład na bok tego, tak na to szare? No nie da się. Ale i tak muszę to zrobić, bo ja nie chcę być takim nubkiem. Znowu zobaczcie, ile ja mam HP. Dobrze, ale to jest ostatni skok i wreszcie znikamy. Będziemy sobą? Tak, udało mi się. Wróciliśmy do siebie. Wow, ale tutaj jest bardzo ładnie kolorowo. Czy znajdziemy tutaj Fireout albo Simona, bo jest bardzo dużo kolorków, ale nie. Musimy chyba szukać kolor czerwony. I to jest on. Dobra, znowu taki malutki. Nie wiem, kiedy to minęło, ale już jesteśmy na 20 poziomie, czyli idzie na naprawdę całkiem ciekawie. Cześć, jajeczko, niestety nie zdobędę. Co to teraz jest? Jak ja mam wejść tam do środka? Nie wiem, kim ty... Nie, czy ja wiem, kim on jest? Chyba tak. Ej, dobra, powiem mu, że tak, chociaż nie wiem. Jego imię to Part. Dobra, miło cię poznać, Part. Czy chcesz mi powiedzieć, jak mogę wejść do środka? Właśnie, co mogę zrobić, żeby pobić ten stage? A, muszę po prostu napisać jego imię. On się nazywa Part, czyli jeżeli wpiszemy sobie na czacie P-A-R-Y-T, klikniemy ten... Jest, dobra, dobra, udało się! Czyli widzicie, czasami jednak dobrze jest z nim porozmawiać. Tam jest kolejne jajko. Nie wiem serio, po co są te jajka, ale już więcej do nich nie podchodzę. Jesteśmy teraz w jakimś bardzo mrocznym pomieszczeniu. Ej, ale tutaj chyba nic nie ma. To w ogóle jest jakieś łóżko albo stół, nie wiem, bardzo niski chociażby, tak mi się wydaje. I mamy spodek na dół. Co jest? Chyba tam nie damy rady doskoczyć. No i dobra, mamy znowu ten bloczek, czyli wydaje mi się, że musimy go przenieść, żeby mi tylko teraz... Mogę go przesunąć? Halo, przesuwam go, dobra, idziemy do przodu i już prawie jesteśmy na miejscu. No, nie spadnij mi, proszę. Przy tej ściance teraz do góry mamy kolejny poziom. No nie, wskakiwaj na górę. Pominąłem to dla was, już jesteśmy na górze.
górze. Poziom numer 24, oszust, czyli oszust jest pośród nas, tak jak w Among Usie. I wiecie co, ja sobie zacznę od tyłu, bo wydaje mi się, że on pewnie będzie gdzieś z tyłu, jak nie to może... Okej, to był chyba ten na końcu. Rakietnica, mogę taką dostać? Ej, mamy rakietnicę, jak teraz sobie będziemy strzelać gdzieś tutaj na przykład. Dobra, czyli chyba musimy strzelić pod siebie i siebie... Pyk, wysadzić? Dobra, straciłem HP, czyli musimy strzelić jeszcze jeden raz i teraz się wysadziliśmy. Krwawa kola, dobrze, czyli to jest nasza Bloxy kola i przypuszczam, że ona jest może przeterminowana, jeśli sobie ją wypijemy, a jest naprawdę ogromna, to stracimy sobie troszkę HP, wypijemy sobie dwie takie, albo nawet trzy. No właśnie, znowu mam tak malutko HP, uda mi się, wreszcie, tak udało mi się. Poznaj Kibrick, czy ja ciebie już wcześniej poznałem? Dobra, możemy z nim pogadać. Fajnie, miło cię poznać. I co, teraz jak do ciebie podejdę, to po prostu mnie zniszczysz. O, tu się stało teraz, ej, mamy jakiś ogromny basenik i tak, ten basenik jest chyba po prostu zatruty, jak będziemy sobie skakać. To nas zniszczy, prezencik dla mnie, mogę ten prezencik dostać? Nie, prezencik niestety sobie tutaj będzie dalej leżał, bo nie mogę go zdobyć. Wow, ale mamy fajnego sprzedawcę, wcale nie jesteś podejrzany po tej twarzy, ale sobie do ciebie bardzo chętnie podejdę. Teraz musimy wybrać jedną, dobra, to ja wybiorę sobie może tą na środku. Ej, takiego to jeszcze nie widziałem, kim ty teraz jesteś? Gdzie ty jesteś? Skąd mogę to wiedzieć? Idź stąd, no dobra, to idę stąd, pójdziemy sobie na przykład w prawo, czy on... O, tutaj będzie. Znowu musimy go sobie przesunąć, żeby jakkolwiek to obi... przejść. Okej, tutaj do góry, tutaj, tutaj, no dobra, to obi będzie naprawdę proste, więc od razu przejdziemy do 32 poziomu już. Ej, ja naprawdę nie wiem, kiedy te poziomy nam lecą, niewidzialny. Dobra, czyli on jest pewnie gdzieś niewidzialny w pokoju, tak mi się wydaje. Będziemy sobie tutaj skakać, może go zaraz... Okej, chyba mi się udało. Troll obi, ej, nienawidzę czegoś takiego. Będzie zaraz tak, że... Dobra, tu będzie pewnie spadek, ja sobie to przeskoczę. Dalej mamy, to jest całe. Wiecie co, ja sobie chyba ominę ten spodek, tak żeby do końca... No właśnie, tam trzeba doskoczyć do końca, tak myślałem, że to może być niewidzialne. No spadłem tym razem, ej, przed chwilą mu powiedziałem, że tej podłogi tutaj pewnie nie ma i tym razem przypadkiem na nią wszedłem. A jak widzimy sobie... Dobra, na to możemy sobie wejść, tu jest drabina. Jest widzialna na szczęście. Teraz tutaj na dół i tutaj może teraz... Udało mi się, czy to jest kolejna... Fejkowa drabina, dobra, dobrze, udało mi się to sprawdzić. Dalej mamy... To jest chyba dobre. Nie wiem, ej, dobra, ostatnia próba, albo spróbuję tam doskoczyć, dobra? Dobra, cyk, jest, udało mi się. Skakiwanie bez skoku, ej, serio nie mogę skakać, nie wiem, klikam spację, wy pewnie tego nie będziecie słyszeć, ale nie możemy skakać, musimy coś sobie to przejść jakoś bez właśnie skakania, ale dobra, to będzie prostsze niż to poprzednie obi. Mam nadzieję, że nie spadnę, dobra, tu się nie dało nawet spaść. Wow, kolejny jakiś kolorowy poziomik i tym razem, nie wiem w sumie gdzie jest czerwony, tam są jakieś pszczółki, musimy go sobie chyba poszukać, bo on pewnie będzie gdzieś taki malutki, ukryty, tam gdzieś może z tyłu, chyba go widziałem, czekajcie, czy on jest tu? Nie, jednak go nie widziałem, może te pszczółki mogą nas zabić na przykład? Tak, dobra, to jednak były te pszczółki. Nie, mamy tutaj blender, co jest? Dobra, jak tam wskoczyć teraz? Może jakoś tutaj oczkiem sobie wejdziemy do środka. Nawet nie musiałem go odpalać. Zimny tutaj poziom, nawet on sobie ubrał szalik i czapeczkę i mamy bałwanka. Czy ten bałwanek będzie przypadkiem zły? Nie, dobra, z tym bałwankiem się nic złego nie dzieje. On jest gdzieś znowu ukryty na 100%. Albo odkopać go musimy ze śniegu? Musimy pogadać z partim, bo nigdzie go nie widzę, naprawdę. Mogę wziąć twój szalik? Proszę, mój przyjacielu, on jemu zimno. Powiedziałem sorry, okej. Okay. Dobra, to jak mogę pokonać ten poziom w takim razie, bo ja naprawdę nigdzie go nie widzę. Mam skakać na śniegu? Ej, ja to tak zrozumiałem, że on mi powiedział, że mam skocz na śnieg. Dobra, czyli może gdzieś jest ukryty w śniegu. Czy to będzie ten? Teraz dopiero zwróciłem uwagę na to, że jak skaczemy, to patrzcie, tutaj nasze życie jest coraz niższe. Czyli po prostu jest tam zimno i stracimy nasze życie, więc zaraz zginiemy. Właśnie taki sposób. Ale serio, to był póki co dla mnie najcięższy level. Jakiś fajny mieczyk. Mogę go podnieść? Dobra, jak wyjąć ten miecz? Powiedz mi to, jak to zrobić? Mieczyka niestety nie wyjmiemy, ale musimy wspiąć się jakoś na samą górę. Skakać nie mogę. Dobra, teraz dopiero to zauważyłem. Jak chciałem sobie podskoczyć, to niestety się nie da. I mieczyk sobie tam zostanie, a my sobie dojdziemy tutaj na sam koniec do niego. O, on też ma czapkę. Kolorowy poziomek i... Ej, tutaj coś widzę. Patrzcie, siedzi tutaj. Taki bardzo niewinny, ale my szukamy jeszcze Kibricka, czyli tego czerwonego. On jest tu. Dobra, a co się stanie, jak podejdziemy sobie do tego żółtego? On mi traci jakoś HP? Nie, on nie robi mi nic. Czyli po prostu musimy sobie pójść do niego i on prawdopodobnie mnie zniszczy. Poziom numer 40. Jeszcze tylko 20 poziomów, bo dzisiaj sobie dojdziemy do 60. Co jest z tą trawą? No, fajna trawa. No naprawdę, nie widać cię wcale na tym placu zabaw. Można się pobawić jakoś na tym? Nie, tu niestety sobie nie zrobimy nic. Poza tym. Kolejna kąpiel. Ej, przed chwilą byliśmy w basenie, teraz jesteśmy w wannie. No ale dobra, poskaczemy sobie tutaj szybko. Domyślmy się, co trzeba zrobić. Czy mam wejść po prostu do kominka? To by było zbyt proste. Ja staram się te levele przychodzić najszybciej, jak to jest możliwe, bo chcę już po prostu dojść do tego 60. Spaliliśmy się w ognisku. Nie, co się stało? Ej, już miałem nadzieję, że nigdy nie będę noobkiem, a znowu nim jestem. Co jest? Musimy go jakoś dotknąć? Dobra, pewnie, no w taki sposób. Jakby ktoś nie wiedział, to dotknąłem go z shift lockiem, a teraz mamy drzwi. I przypuszczam, że kto drzwi, to pewnie spadniemy sobie na dół. No kto by się tego domyślił? Ja muszę poszukać tego czerwonego ludzika, bo jest gdzieś pewnie ukryty. Na drzewie, kto by pomyślał, że może być na drzewie? Ja im dłużej jestem w tej grze, tym bardziej mi... Odwala, co tu się dzieje? Halo, czemu nie mogę przyjść do huśtawek? Tu jest coś nie tak. Są jakieś niewidzialne ścianki, czyli wjedziemy sobie tutaj do góry. Mogę tam przejść? Dobra, nie chcę tam przechodzić. Zjedźmy sobie po naszej bardzo fajnej zjeżdżalni i podejdźmy sobie do ciebie. Mogę z tym coś fajnego pogadać? Dobra, w sumie to ja nie chcę mi się z nim gadać. Level 49, kiedy 9 poziomów?
wszedłem. Dobra, to minęło naprawdę szybko. Ja się tu wcisnę. Tym razem mnie nie zniszczyć. Okej, damy radę. Udało mi się. Oj, co to jest? Ej, to wygląda tak samo jak w Pet Simulator X. Jeśli kiedyś graliście, to tam też była taka wyrzutnia i to wszystko w sumie na oko wyglądało bardzo podobnie. Czyli teraz będziemy musieli się wystrzelić stąd. Co jest? Nowy świat D. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Dotarliśmy teraz do nowego świata. Co jest? On mi waliło. Tu jest jakaś deseczka. Ej, wiecie co? Mi się wydaje, że my chyba musimy spaść. Coraz ciekawiej to wygląda. I to wygląda tak jak z Doors trochę. Tak jakby wszystkie te gry połączyć naraz. Jest szafka. Do szafki sobie nie wejdziemy. Dokąd nas poprowadzą te bardzo tajne drzwi? Myślałem, że spadnę, ale nie spadłem. Dobra, mam jeszcze jedne drzwi. Tym razem też nie spadłem. Ale zaraz przypuszczam, że otworzymy sobie te drzwi i wreszcie spadnę. Oj, dobra, bardzo fajny jumpscare. Chyba mamy jakieś kolejne obi. Tutaj skakać na szczęście możemy, ale nie wydaje się wcale takie trudne. Tu sobie przeskoczymy boczkiem i dotarliśmy już na sam koniec. Skok grawitacji. Czyli będę wysoko skakać. Wow, ej, mamy teraz całą mapę tutaj pokazaną. Dobra, tych poziomów jest naprawdę niesamowicie dużo. Ale nam zostało jeszcze tylko 5 i jesteśmy w Ohio. Okej, dobra, bardzo czerwono tutaj. Nieważne, cośmy dotknęli. A nie, jednak ważne. Dobra, co to teraz jest? Okej, wejdziemy sobie na górę. I co w tym momencie? Upadek damage, czyli jak spadnę. Od kiedy w Robloxie dostaje się damage za spadnięcie? Tak chyba nigdy nie było, co nie? Ale dobra, tutaj mamy damage za to, że spadamy. Znowu to samo. Widzicie to HP u góry? Ja już mam dość. Dobra, skaczemy na dół. Ostatnie dwa poziomy nam zostały. Kolorowy poziom. Podoba mi się to. Nie jest aż tak szaro. Będzie w krzaczku. Na pewno będzie w tym krzaczku. No nie, w tym krzaczku nie było. A to też można sprawdzać. Czyli został nam chyba... A, jednak nie. Jest tutaj za płotem. Dobra, bardzo fajnie się schowałem. Poziom numer 59. Przezroczysty killbreak. Fajnie. I numer 60. Ej, grałem w taką gierkę kiedyś. To jest takie, że się biegnie właśnie bardzo szybko. I level chyba wyglądał identycznie tak samo. Nie wiem, jak ta gra się nazywała. To był chyba w ogóle jeden z pierwszych odcinków na moim kanale. Jeśli ktoś jest starym widzem, to pamięta, a my właśnie dobiegliśmy sobie do samego końca. Spacer w Ohio. Ja wszedłem na poziom i od razu zginąłem. To było naprawdę niesamowite. To jest 62 poziom już. Dobra. Nie wiem w sumie, kiedy to wszystko udało mi się przejść, ale słuchajcie, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej giereczki, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcji z znaczkiem, bo ja już mam naprawdę kompletnie tego dość. Zginąłem chyba z 70 razy w tej grze. Chociaż nie, 62, bo mamy tyle poziomów. Więc do kolejnych odcinków i narka wszystkim!